Kochani, dwa tygodnie temu mój mąż mówił o wpływie. Ja tak siedziałam, go słuchałam. I tak naprawdę zrozumiałam, że to, co przede wszystkim mnie też bardzo mocno trzymało już po moim nowym narodzeniu przed tym, ażeby wpływać na innych ludzi, to był olbrzymi lęk, który dominował moje życie. Z tego, co pamiętam, ten lęk w moim życiu był od zawsze. I to był bardzo różny lęk. Lęk przed człowiekiem, lęk przed jakimiś nowymi sytuacjami, lęk przed czymś, że sobie nie poradzę, tak? W ogóle jednym z takich pierwszych moich wspomnień też, jakie mam z dzieciństwa, jak na przykład pomyślę o tacie, pierwszym takim uczuciem, pierwszym takim wspomnieniem z nim związanym to jest lęk. Nie jakieś inne uczucie, tylko lęk. I ten lęk później dominował całe moje życie. Tak też byłam wychowana i wielu z nas też tak było wychowanych, że ku wychowaniu nas straszono. Ja jeszcze sama tego doświadczyłam z moimi dziećmi, tak? A to policją, jak będziesz niegrzeczny, a to jakimś panem, który cię zabierze. A to, że coś ci się stanie, że noga ci się powinie. Biednemu zawsze wiatr w oczy, jak to mówiła moja mama. I ten lęk gdzieś, wiecie, zawsze czaił się w moim życiu. Nawet już wtedy, kiedy poznałam Jezusa, to zrozumiałam, że chodzę w olbrzymim lęku. I ten lęk mnie trzyma. Lęk zatrzymywał mnie przed realizacją marzeń. Jak zatrzymywał mnie jeszcze, gdy byłam w świecie, tak później też zaczynał mnie zatrzymywać, gdy stałam się człowiekiem królestwa. Jeszcze pamiętam, jak byłam w świecie, jak marzyłam o studiach, o stosunkach międzynarodowych, z lęku, że się nie dostanę, poszłam na prawo. I tak samo później, gdy stałam się człowiekiem królestwa, zaczął przychodzić ten sam lęk, ażeby zatrzymać mnie przed tym, ażeby być człowiekiem wpływu. Poznaję Jezusa, poznaję Jego prawdę i chcę mówić o tym, że Go poznałam, chcę wpływać. Ale wewnątrz mnie jest stary lęk. I ja wiem, że ja muszę coś z tym zrobić. Muszę go rozpoznać, nazwać, muszę znaleźć te obszary, w których ten lęk jest, i zobaczyć, jak on mnie blokuje. Uzdrowić się w tych miejscach, a niekiedy po prostu uderzyć ten lęk i zrobić coś pomimo tego lęku. Pierwszym z takich lęków, który w ogóle pamiętam, który mocno też mnie trzymał, to był w ogóle lęk przed jakimś autorytetem. Ten lęk też został przeze mnie wyniesiony z dzieciństwa. Tata był w moim życiu autorytetem, ale negatywnym autorytetem. Negatywnym dlatego, że wpływał też lękiem. Ja wzrastam i każda osoba, która pojawia się w moim życiu, jeszcze zanim nawet poznałam Jezusa, tak? I jest jakimś do mojego życia autorytetem, to pierwsze, z czym mi się kojarzy, z jakimś lękiem. Ta osoba mi się wydaje przez pryzmat mojego taty, który był nieobliczalny, apodyktyczny, nie było wiadomo, czego można się po nim spodziewać, więc każda osoba, która jest jakimś autorytetem do mojego życia, gdzieś podświadomie we mnie niesie obraz mojego taty. Czyli ja nie wiem, czego się do końca po nim spodziewać, przychodzi na to lęk, więc również obawiam się tego, że zrobi mi jakąś krzywdę w moim życiu. Nawracam się, poznaję Jezusa i ten sam lęk przekłada się na moje życie w Królestwie. Więc osoby, które są jakimiś autorytetami w moim życiu, mimo że wiem, że mają słowo życia do mojego życia, to wewnątrz mnie czai się lęk, że może mnie równocześnie z jakimś słowem czy z jakimś wpływem spotkać jakiś lęk, coś może nieobliczalnego, że gdzieś jest jakaś druga tego twarz, bo taki mam wewnątrz mnie chory wzór. I muszę coś z tym zrobić, tak? Bo to mnie zatrzymuje, bo to utrudnia mi również to, ażebym mogła wziąć od tych ludzi i zrealizować to słowo życia. Poselstwo też o krzyżu, tak? Co w ogóle robię?
Ja się zdecydowałam, że zaufam Bogu. Tak jak On powiedział w swoim słowie, że autorytety są ku mojemu zbudowaniu, to Mu zaufam, mimo że gdzieś wewnątrz mnie ciągle gdzieś czai się jeszcze lęk. Za decyzją, że ufam Bogu, robię założenie, że tak jak Bóg powiedział w swoim słowie, te autorytety są ku mojemu zbudowaniu. Że będę posłuszna, że będę ufać, że nie będę oglądać się na lęk, a będę przede wszystkim iść w zaufaniu. Tak jak ufam Bogu. Decyduję się też zaufać w pełni Bogu, bo tak jak nie ufałam, jak bałam się gdzieś taty czy jakichś autorytetów w świecie, w moim życiu, tak czaiło się też gdzieś takie przekonanie, że Bóg jako autorytet być może też jest nie do końca jakiś przewidywalny czy obliczalny. Ale gdy podejmuję decyzję, mówię, będę Ci ufać. Będę, choć wewnątrz mnie czai się lęk. Będę ufać Tobie, będę ufać ludziom posłanym do mojego życia. To robię kroki, pomimo tego lęku, pomimo tego, że przychodzą czasami przekonania jakieś wewnątrz. Może stać Ci się jakaś krzywda. Może mówią to, a stanie Ci się krzywda. To mimo tego gdzieś przekonania staje na mojej decyzji. Mówię, nie będę Ci ufać. Wyjdę z tego. Wyjdę z tego, tak? Jeżeli się boimy kogoś, boimy się jakiegoś autorytetu, to jest wewnątrz nas takie jakieś przekonanie, że ten ktoś nas będzie oceniał. Że ta ocena nie będzie dla nas ku zbudowaniu albo jakaś pozytywna. Więc co robię? Publicznie składam świadectwo. Mówię, uderzę w to w ten sposób. Nie zatrzymasz mnie, tak? Przed tymi ludźmi, przed którymi czai się jeszcze we mnie jakiś lęk, uderzę i złożę świadectwo. Nie będę myślała, że ktoś będzie chciał mnie ocenić, tylko będę myślała o tym, że ktoś osądzi to, co powiem, ku zbudowaniu mojego życia. Biorę przykład z Bożych ludzi. Patrzę, jak oni robią. Rozumiem też to, że mamy duszę, że do każdego może przychodzić i czaić się jakiś lęk, tak, jakiś potrzeb. Ale mówię, biorę z nich przykład. Działają. Mimo tego, co przeszli, tak? Mimo tego, że gdzieś kiedyś się bali. Dla mnie bardzo dużo dało publiczne wystąpienie. Złożenie świadectwa o Jezusie, złożenie jakichkolwiek kolejnych świadectw. Bardzo dużo mi dało w kwestii uderzenia w ten lęk i w lęk przed człowiekiem, tak? Lęk przed jakimś autorytetem, to jest lęk przed człowiekiem. Boimy się, bo często wynieśliśmy ze świata negatywny wzorzec i później to przekładamy. Ja tego doświadczyłam. Silnym takim lękiem w moim życiu był również lęk przed starym życiem. Ja już kiedyś do was o tym mówiłam. Bałam się tego, że w Królestwie spełnię tylko tą rolę, którą znałam ze świata. Że będę mamą i w roli, w której nie do końca czułam się szczęśliwa. Mój mąż w świecie robił takie rzeczy, które były widzialne. Wszyscy go klepali po plecach. Moja praca była pracą w ukryciu i była niewidoczna. I gdy przychodzę do Królestwa, mówię, Boże, już pomijając to, że mam niskie poczucie własnej wartości, to ja w ogóle chcę, żeby moja praca w Twoim Królestwie była pracą, która będzie świadectwem dla innych ludzi, żeby była widoczna i przyprowadzała innych do Ciebie, żeby wyprowadzała na wolność. Ale wewnątrz mnie jest silny lęk, że ja powielę rolę. Nic się tak naprawdę jakby w kwestii moich obowiązków nie zmienia. Nadal jestem mamą, nadal mam obowiązki, dzieci są coraz starsze, a tych obowiązków jest wcale nie mniej, tak? I przychodzi do mnie lęk. Powielisz starą rolę. Mówię, Boże, ale Ty jesteś nowy. Ale lęk krzyczy, powielisz starą rolę. Co robię? Szukam Bożej prawdy. Bo Słowo Boże mówi, błogosławiona jest kobieta przez macierzyństwo. Mówię, dobra. Mówię, staję na Twojej prawdzie. Jestem błogosławiona przez moje macierzyństwo. Jestem przez to błogosławiona. I rosnę w tym. Buduję moje poczucie wartości w oparciu o krzyż. A później w ogóle widzę, że to tak naprawdę to o to życie chodzi. To z tego, co mam, z tego, jak się buduję jak mama, jako żona, jako kobieta, mogę świadczyć innym ludziom,
że jesteś błogosławiona przez macierzyństwo, że nie musisz się tego bać, że to jest jakieś zamknięcie, czy jakaś drugoplanowa rola w Królestwie, czy jakieś słabe życie. Bo tak naprawdę widzę, że jak się potykają ludzie, to potykają się właśnie o takie rzeczy. Pamiętam też taką sytuację z mężem, też już troszeczkę o tym mówiłam, gdy rok temu mieliśmy trudności finansowe. I w tym czasie ja wzięłam przykład z tego, którego cienia się bałam w pewnym sensie. Zobaczcie, jak odwróciła się w ogóle rola. Kiedyś bałam się tego, że mąż mnie przykryje swoim wielkim cieniem. A teraz ja jestem w stanie budować się na świadectwie jego życia. Pamiętam, jak chodziliśmy, modliliśmy się, jak przygnęliśmy do ciebie, do siebie najmocniej jak mogliśmy. Był to jakiś kryzys dla nas, jakaś trudna sytuacja. W tym czasie my zwarliśmy szeregi. I pamiętam, jak modliłam się do Boga, a Bóg do mnie mówi: bramy piekieł was nie przemogą. Ja mówię: Boże, ale wewnątrz mnie gdzieś jakiś trochę czai się lęk. A Bóg: ale bramy piekieł was nie przemogą. Powiedziałem tak. Pamiętam mojego męża, który chodził po domu tam i z powrotem. I odmowa finansowa jest przybita do krzyża. Odmowa finansowa jest przybita do krzyża. Ja stałam na to, patrzyłam, mówię: ma odwagę. Przecież jak do mnie w tym momencie przychodzi jakiś lęk, że może coś jest nie tak, że może za co będziemy żyli, dzieci mamy na utrzymaniu. Mówię, patrzyłam na niego, odmowa finansowa jest przybita do krzyża. Usiadłam się, pomodliłam, mówię: Boże, mówię, co on w tym momencie walcząc słyszy od ciebie? A Bóg do mnie powiedział: słyszy Pan z tobą, mężu waleczny. Pan z tobą, mężu waleczny, bo on każdego dnia podnosi swoją tarczę i miecz i w ten sposób ogłasza: nie ulęknie się moje serce, o Panie. I popatrzyłam na mojego męża, którego kiedyś cienia się bałam, i mówię: jest dla mnie przykładem, jest dla mnie świadectwem. W ogóle się nie boję tego, że powielę jakąś starą rolę od tego, od którego się bałam. Mogę brać przykład. Mogę się uczyć. Pan z tobą, mężu waleczny. Ale musiałam też, wiecie, pokonać w sobie kiedyś ten lęk, że ja jakąś starą rolę odegram, że może dla mnie Bóg ma coś mniej, albo że jest to jakaś drugoplanowa rola. Jakiś czas temu siedziałam z moim mężem i rozmawialiśmy, mówię: jesteś dla mnie dużym błogosławieństwem, czuję się przy tobie bezpieczna, czuję się z tym Jezusem w tobie bezpieczna. A mój mąż spojrzał na mnie i mówi: nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, co dajesz ty mi. Jakie poczucie bezpieczeństwa dajesz ty mi? Wiecie, w takich też sytuacjach, w których jest mi czasami nawet gdzieś trudno w tym macierzyństwie, ja się modlę. Ja się mówię, Boże, przejdę przez to. Daj mi jakąś wskazówkę. Bo przychodzi do mnie jakaś niewygoda, to jest chyba jakiś lęk. Pamiętam, jak modliłam się, ile jeszcze będę z tymi dziećmi siedziała nad tymi lekcjami. Jest tego tak bardzo dużo, każdego dnia. A Duch Święty tam powiedział: 2 lata. Mówię: dobrze, zgadzam się. I odeszła jakaś obawa, jakiś stres, który na to miejsce przyszedł. Bo ja się zgodziłam z Bogiem. Pomodliłam się, dostałam odpowiedź, zgodziłam się. Ten lęk w ogóle, który był w moim życiu, ja tym lękiem zainfekowałam dzieci. Ale też ten lęk przekładał się na całe moje macierzyństwo. Ja się bardzo bałam o dzieci. Bałam się, bo sama chodziłam w lęku. I bałam się, bo 2 naszych dzieci o wóz nie umarły, były jeszcze niemowlętami. Pamiętam, jak jakakolwiek choroba przychodziła, gdy jeszcze byliśmy w świecie, to atmosfera w domu była pogrzebowa. Podejrzewam, że mojemu mężowi nie chciało się wracać z pracy do domu, jak wiedział, że dzieci są chore, że ona się uśmiechała w drugą stronę i oczekiwałam od niego, że on będzie ze mną dzielił ten pogrzebowy nastrój. Nie chciał. To tylko jeszcze prowadziło do konfliktu. Rodzę się na nowo, chodzę w Królestwo z tym samym lękiem o moje dzieci i wiem, że tak nie chcę i wiem, że tak nie mogę. I uderzam w to. Mówię: nie zgadzam się na to, będę ci ufać. I przychodzi moja córka i mówi:
Połamałam palec na WF-ie. Mówię, o Boże, mamy wyjeżdżać niedługo na narty. Połamałam palec na WF-ie. Mówię, pokaż ten palec, spuchnięty. Mówię, zgina się? Nie bardzo. Mówię, nie zgadzam się, Boże, na to. Mówię, nie pojadę w ogóle do żadnego chirurga. Nie pojadę nigdzie. Wewnątrz mnie narasta jakiś lęk. Krzywo się zrośnie, nie będzie się zginał. Mówię, nie, nie zgadzam się na to. Pomodliłam się, ale mówię, boli palec? Nie boli. Ale jest spuchnięty, nie szkodzi. Za 2 godziny boli palec? Trochę boli. Znowu mówię, pomodliłam się, tak? I tak trwałyśmy 4 dni. Po 4 dniach palec przestał całkowicie boleć. Zeszła opuchlizna. Dla mnie był to milowy krok w kwestii zwyciężania w tym temacie, tak? Wcześniej bym się bała. Przyszedł jeszcze gdzieś we mnie jakiś drobny lęk, ale się nie poddałam. Powiedziałam, wytrwam w tym. Wytrwam. Mimo, że ona mi mówiła, ale boli. Ja mówię, będzie dobrze. Wytrwam w tym. Mówię, nie poddam się. Następnym razem, jak przyszła do mnie i mówi, skręciłam kostkę na WF-ie, jest spuchnięta, zobacz. Mówię, faktycznie jest spuchnięta i powiesina. Ona mówi, pomódl się, chcę iść na konie. Mówię, dobrze, pomodliłam się, odeszła opuchlizna. Już we mnie nie było lęku. Robiłam moje kroki, tak? Kiedyś bałam się o dzieci, kiedyś, gdy były chore, była pogrzebowa atmosfera i tym wpływałam na moje dzieci. Teraz pomodliłam się. Raz, drugi. Coś się niesamowitego we mnie zmieniło. Nabrałam odwagi, ale też zmienił się mój wpływ na moje dzieci. W ogóle musimy być tego świadomi, że wpływamy na nasze dzieci. Kiedyś zainfekowałam moje dzieci lękiem, bo się bardzo bałam. Mój syn, pamiętam, już gdy byliśmy w królestwie, potrafił do mnie zadzwonić, gdy dłużej pooglądał telewizję, czy posiedział na komputerze i powiedzieć, mamo, diabeł mnie straszy, że mam chore oczy. Mówiłam do niego, nie masz chorych oczu. Kiedyś dałam im takie świadectwo, kiedyś płynęłam na nie w ten sposób. Sama się bałam, ale poznałam króla i zapragnęłam się nie bać. Więc wpływam na nich teraz inaczej. Gdy przychodzą i pokazują, że jest spuchnięta kostka, czy połamany palec, ja mówię, modlę się o nich i się nie boję. Czasami gdzieś próbuję przechodzić jakiś potrzeb, ale ja już wiem i uderzam w to. Pamiętam kiedyś, jak zaczęłam chodzić do szpitala onkologicznego i modlić się o taką dziewczynkę, która miała nowotwór w głowie. I sama jestem mamą, przyśnił mi się sen, że moja córka ma nowotwór w głowie. Ustanę, mówię, diable, nie zatrzymam się, nie przestraszysz mnie. By uderzenie próbowało przyjść w to, co gdzieś dla mnie wydawało się najcenniejsze. Mówię, nie zatrzymam się, nie przestraszę się, nie wejdę więcej w ten lęk o moje dzieci. Nie będę też w ten sposób na nich wpływać. To będą przyszli prorocy, apostołowie, ludzie, którzy będą łożyć na królestwo i nie będą chodzić w lęku. Chciałabym, żebyście przy tym też zwrócili uwagę na siebie. Wszyscy wpływamy na te dzieci, które mamy w Kościele. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. W każdej dziedzinie. Tak wielki wpływ na nich wywieramy, takie królestwo w przyszłości oni będą budować. Moje dzieci nie będą budować królestwa lęku. Między innymi dlatego, że ja podjęłam decyzję, że ja w to uderzę, co było we mnie. Gdzieś czaił się we mnie też taki lęk przed odcięciem się do końca od, no to nazywam też takim światem, ale też od rodziny, od znajomych ze świata. Świat do nas mówi, że rodzina jest najważniejsza, tak? Że bez rodziny jesteś sam. Ja musiałam stanąć i powiedzieć, Boże, gdybym została tylko z Tobą, nie mogę poczuć się samotna. Nie może przychodzić do mnie taki lęk, że Ty mi nie wystarczysz. Mówię o tym tylko tak, chcę powiedzieć króciutko, ale jeżeli do mnie coś takiego przychodziło, to jestem przekonana, że do wielu ludzi przychodzi taki lęk, że jeżeli odetniecie się od pewnych więzów, to zostaniecie sami. To nie jest prawda. Ja też nie mam takiego doświadczenia.
Nigdy z Bogiem się nie poczułam samotna. Chcemy wywierać publiczny wpływ. Chcemy wpływać. Chcemy, żeby nasz wpływ był publiczny, szeroki. Chcemy dawać świadectwo. I tutaj też przychodzi do nas lęk. Chcemy na przykład publicznie składać świadectwo, tak? We mnie też było takie pragnienie, ale jeszcze silniejszy, pamiętam, niż to był lęk. Bardzo chciałam głosić na ulicy. Patrzyłam na mojego męża, który głosi, a ja się bałam. Uważałam, że inni mają świadectwo z życia, a ja nie, bo nikogo nie zabiłam, bo z jakichś takich poważnych, moim zdaniem, po ludzku rzeczy nie wyszłam. Ale później w ogóle zrozumiałam, że to nie po ludzku będę świadczyć, ale świadczę tam o Jezusie, o tym, że Go spotkałam. I to o tym mam świadczyć, nie mam patrzeć na to ludzkimi oczami, nie mam zatrzymywać mnie to, co się czai gdzieś w mojej głowie, że może nie masz świadectwa, albo że twoje świadectwo jest za słabe, tak? Przychodziło do mnie jakieś takie przekonanie, że ten, któremu więcej darowano, ten bardziej miłuje. Ale gdy ja stanęłam przed Bogiem, powiedziałam: Boże, ja Cię bardzo kocham, bo ja, zanim Cię poznałam, ja nie wiedziałam, jak żyć. Spojrzałam i powiedziałam: zobacz, jak żyłam. Niby żyłam, a byłam umarła. I takie mam świadectwo do ludzi. Z mojego życia. Bo każdy z nas, zanim spotkał Jezusa, nie wiedział, jak żyć. I ci ludzie, do których mówimy, oni naprawdę, jeżeli nie spotkali Jezusa, to oni nie wiedzą, jak żyć. A ich życie to jest pustynią. Jeżeli nas lęk zatrzyma przed złożeniem świadectwa do nich o tym, że spotkaliśmy Jezusa, to zostaną w tym miejscu, w którym są. Bo kto im będzie świadczył? Jeżeli ludzi Królestwa zatrzyma lęk. Pamiętam na jedną z pierwszych moich ewangelizacji, gdzie postanowiłam, że powiem publicznie. Przygotowałam sobie wszystko, co powiem. Gdy wziąłam mikrofon do ręki, wszystko zapomniałam. Powiedziałam to, co gdzieś we mnie się urodziło wtedy. Pamiętam, jak na jednej z naszych pierwszych ewangelizacji pod uniwersytetem, bardzo mi zależało na tej ewangelizacji, bo niejako utożsamiałam się z tymi ludźmi, złożyłam świadectwo. I nie powiedziałam tego wszystkiego, co chciałam. Uważałam, że to jest takie niemądre. Podeszłam wtedy do Agaty i mówię: Agata, głupot nagadałam. Jakoś tak głupio powiedziałam. Ona spojrzała na mnie i mówi: nigdy więcej tak nie mów. Nigdy więcej nie mów, że świadectwo o Jezusie, które złożyłaś, jest głupotą. Powiedziałaś świadectwo, teraz je przeklinasz. Związujesz moc swoich słów. Nigdy więcej tego nie rób. Nie nazywaj pomyłką tego, że złożyłaś świadectwo o Jezusie. Ja już nigdy więcej tego nie zrobiłam. Jako człowiek staję czasami i myślę o tym, co powiedziałam. Jako ludzie mamy taką tendencję, żeby oceniać przez pryzmat ludzki świadectwo o Jezusie, które złożymy. Szukamy w tym jakiejś ludzkiej też mądrości. Ale ja już nigdy więcej nie powiedziałam, że moje świadectwo o Jezusie, czy to, co powiedziałam, jest za mało mocne albo za mało mądre. To jest świadectwo o Jezusie, a jest powiedziane, że świadectwem naszym, że świadectwem i mocą krwi zwyciężamy diabła. To jest nasz wpływ, nasze świadectwo. Świadectwo spotkania z Jezusem i świadectwo tego, jak Bóg działa w nas. Jakiś czas temu byliśmy pod tym samym uniwersytetem z moim mężem. Mieliśmy tam ewangelizację. Ja mówiłam o tym, jak zostałam uzdrowiona z guza piersi. Szedł człowiek, miał powyżej 70 lat, podszedł do mojego męża i powiedział tak: lekarze mi powiedzieli, że nie ma dla mnie ratunku. Że umieram, że już nic się nie da zrobić. Ale usłyszałem to, co wy mówicie. Że to nie musi być prawda.
Mój mąż się o niego pomodlił. Człowiek poszedł, jakby dostał nowe życie. Dlatego, że my tam byliśmy i że usłyszał, a szedł w swoich myślach na jeden z ostatnich spacerów. I przyszło, spotkał po drodze życie, spotkał Jezusa. To tak jak w tej Ewangelii, gdzie spotyka ślepy, tak, Jezusa, czy ktokolwiek inny. To jest takie samo spotkanie. Wywarliśmy ten sam wpływ, co wywarł wtedy Jezus. Mój lęk też w dużej mierze był jakimś wytworem mojej wyobraźni. Był oparty na jakichś negatywnych doświadczeniach, które miałam. I tak jest nadal, że często boimy się czegoś, co tylko wytworzymy w swojej wyobraźni, że nam się nie uda, czy że coś jest dla nas nieosiągalne. To jest nieprawda. Gdy wierzymy diabłu, to już też nie ufamy Bogu. Musimy być tego świadomi, tak? Lęk w ogóle sprawiał w moim życiu też coś takiego, że ja miałam problem z właściwym słyszeniem Boga. Bóg mówi, że odpowiada wedle bałwanu w naszym sercu. Jeżeli moim bałwanem był lęk, to odpowiadało mi wedle mojego lęku. Pamiętam kiedyś taką sytuację, to taki przykład drobny. Zawsze gdy szliśmy rodziną i latały nad naszymi głowami ptaki, ja się bałam, że narobią mi na głowę. Zawsze mi narobiły, a im nie. Wedle bałwanu w moim sercu. Nawet taka drobna rzecz, tak? Lęk mnie w moim życiu kiedyś prowadził do szukania wymówek. W tej chwili nie chcę szukać wymówek. Chcę być człowiekiem wpływu. Prowadził mnie do tego, że uciekałam, a w tej chwili nie chcę się wycofywać. Chcę wpływać. Pamiętam naszą ewangelizację pod cmentarzem Brudnowskim. Tysiące ludzi przechodziły. Wszedł tam pastor z kościoła w Warszawie i powiedział coś takiego. 20 lat tędy chodzę. 20 lat marzyłem, żeby zrobić tu ewangelizację, ale się bałem. 20 lat modliłem się o to, ażeby Bóg postawił tutaj ludzi, którzy nie będą się bali. I wy jesteście. Jesteście odpowiedzią na moją modlitwę. Ja się bałem, ale wy jesteście. Was lęk nie zatrzymał. Mi to pokazało bardzo dużo. To był człowiek narodzony z Bożego Ducha, ale jego lęk zatrzymał przed wpływaniem. A wszyscy, jak tu siedzimy, chcemy być ludźmi wpływu. Czyli chcemy szerzyć królestwo, dawać świadectwo z naszego życia dla świata. Jeszcze powiem wam tylko taką jedną rzecz. Lękiem wpływa też ten, który się boi, tak? Więc jeżeli będziemy kogoś zatrzymywać, to dlatego, że się boimy. Pamiętam, kilka lat temu w jednym kościele usłyszałam, jak człowiek, który był pastorem, myślę, że miał też 30-letni staż w Chrystusie, jak pomodlił się taką modlitwą. I ta modlitwa zrobiła wtedy na mnie olbrzymie wrażenie. On pomodlił się wtedy modlitwą publicznie. Boże, przywróć mi radość z mojego zbawienia. Ja spojrzałam na to, ja byłam krótko w Chrystusie i mówię, Boże, to tak może być w ogóle. I gdzieś co jakiś czas wraca do mnie to wspomnienie tej modlitwy. I ja wiem, dlaczego ten człowiek taką modlitwą się pomodlił. On miał wielkie pragnienia. I duży był w nim potencjał. Ale on się bał. I ja wiem, że on nie zrobił pewnych rzeczy. Nie zrobił zgodnie ze swoimi pragnieniami. I to w nim zaczęło gnić. Bo lęk go zatrzymał. Wiem, że tak było. I to w nim zaczęło gnić. I on stanął i pomodlił się modlitwą. Boże, przywróć mi radość z mojego zbawienia. Bo on stracił radość z tego, że był zbawiony. Bo pragnienia, które w nim były, które złożył w nim Bóg, zatrzymał lęk. Lęk okazał się silniejszy. Ja podjęłam w ogóle decyzję, że mnie nigdy taka modlitwa nie będzie dotyczyć, że mnie nigdy lęk nie zatrzyma.
że ja będę realizować moje pragnienia, że będę człowiekiem wpływu, że będę składać świadectwo zawsze, ilekroć będę mogła. Wykorzystuję sytuację. Pamiętam, kiedyś panią spotkałam, która tkała jakąś makatkę w szpitalu onkologicznym. Mówię, co to jest? Mówię, góry pani tam tka? Ona mówi, nie papieża. Mówię, halleluja. Mówię, to znaczy, że jest pani wierząca, to porozmawiajmy. Wykorzystuję każdą sytuację. Chcę być człowiekiem wpływu. Lęk mnie nie zatrzyma. Nigdy nie pomodlę się modlitwą. Boże, przywróć mi radość z mojego zbawienia, bo te pragnienia nigdy we mnie nie zginą. I tego wam życzę, żebyście byli człowiekiem wpływu. Żeby lęk was przed tym nie zatrzymywał, żebyście nigdy nie kwestionowali tego, że nie macie świadectwa, albo że to jest za mało dla tych ludzi, głosimy do świata. Oni nie mają Jezusa, a my tak.